piątek 14 czerwca w Miejskim Domu Kultury Plażówka w Ustroniu dzieci oraz młodzież Akademii Esprit przygotowali i wystawili spektakl muzyczny pod tytułem Error. W przedstawieniach przed południem mogli wziąć udział uczniowie ustrońskich szkół, zaś wieczorem spektakl obejrzeli rodzice i zaproszeni goście. Akademia Esprit w Ustroniu działa od 5 lat. Jest to placówka, która rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, dzieci. Również rozwija zainteresowania artystyczne. To było powodem, dla którego ćwiczyliśmy z dziećmi i przygotowaliśmy widowisko. Ciężko z młodzieżą wyćwiczyć cały ten taki długi spektakl? I ciężko, i nie ciężko. Jest to bardzo intensywny czas dla wszystkich, i dla nas, i dla nich. I bywają dobre momenty, i smutniejsze momenty, ale ostatecznie wychodzi dobrze. Czyli raczej dużo zabawy przy takich... Dużo zabawy, bardzo dużo zabawy. My to bardzo lubimy. W spektaklu brali również udział uczniowie szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania z czeskiego Cieszyna. Bardzo mi się podobało. Powiedziałem brawa dla wszystkich wykonawców, brawa dla pani reżyser i podziękowania. Dziękuję za współpracę z Akademią Esprit. Cieszymy się, że nasze dzieci ze z polskiej szkoły z czeskiego Cieszyna mogły przeżyć tę wspaniałą przygodę z teatrem, z muzykalem. Jakie wrażenia po występie? Dobre, myślę, że się występ udał. Zmęczony. A co się tak zmęczyło? 3 występy w okropnym gorącu, ale super było. Jak się ogólnie tak podobało? No, mi się wydaje, że widzom się bardzo podobało. A miałaś dużą tromę? Nie, taką średnią. Jak długo się przygotowywałaś do tego spektaklu? Tydzień, 2. I uczyłeś się wszystkich dialogów od razu, czy ciężko wchodziły do głowy? Od razu, tak średnio wchodziły. Tak? A u ciebie? No, były 2 tygodnie prób w Esprycie, a między tym to człowiek słuchał piosenek, uczył się trochę tekstu. Ale teraz ten tydzień to było naprawdę tylko musical i nic innego po prostu. To było takie... A jak u was z telefonem? Dobrze. Fajnie. Pójdzie w odstawkę, czy dalej będzie żyło? Chyba w odstawkę. A u ciebie? No w odstawkę to nie, bo... Ale nie będę tyle czasu na nie spędzał. Musimy zająć pozycję! Oni są straszni! Ale będzie dobre zdjęcie. Naprawdę nie wierzę, że w tym momencie to jest dla ciebie najważniejsze. Podobało nam się bardzo, byliśmy bardzo zaangażowani i przez te 3 występy byliśmy bardzo skupieni. Trema była czy nie było? No oczywiście, że była trema, lecz no jak już się wyszło na scenę, to wszystko tak schodziło i była bardzo fajna atmosfera. I jak długo żeście się przygotowywali do tego spektaklu? Niecałe 2 tygodnie. Bardzo krótko to trwało, ale jednak udało nam się odwalić. Próby były intensywne czy takie na wesoło? Dosyć intensywne. Ćwiczyliśmy bardzo ciężko. Ale było na wesoło czy tak na ostro? Na wesoło. Poznaliśmy bardzo dużo wspaniałych ludzi i że te relacje między nami się zawiązały i że będziemy utrzymywać razem kontakt. A jak z telefonami? Rzuciliście w odstawkę? No z telefonami to czasem ciężko, ale no może niektórym osobom da ten musical coś do myślenia i może jakoś uratujemy niektóre osoby przed uzależnieniem. Mamy nadzieję, że uda nam się zagrać to przedstawienie również w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie jesienią tego roku. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.